Witamy bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że w tak licznym gronie przybyliście na prezentację o architekturze Platformy Charytatywnej. Na początek pozwolicie, że wam przedstawię. Starszy administrator systemów w grupie Allegro. Marek Gawiński, witam serdecznie. Dla kolegów Gawin. Gawin na co dzień wspiera klientów grupy Allegro w utrzymaniu ich serwisów poprzez utrzymanie i opiekę nad infrastrukturą oraz wsparcie zespołów skramowych. Współuczestniczy również w projektowaniu infrastruktury nowo powstałych serwisów. Od samego początku bierze aktywny udział w realizacji nowej odsłony Platformy Charytatywnej i bardzo, ale to bardzo blisko współpracuje z zespołem deweloperskim PCHY. PCHY, bo tak żartobliwie nazywam nasz projekt. Członkiem PCHY jest pracujący od ponad 4 lat w grupie Allegro starszy programista Java. Kamil Wenenciński, witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych, jak i tych, którzy oglądają nas dzięki streamingowi. Kamil początkowo zajmował się pisaniem projektów we frameworku Symfony 1, by ostatecznie wyspecjalizować się w javowych serwerach driftowych, osadzonych w wysokoskalowalnej architekturze SOA. Człowiek orkiestra, znający wszystkie elementy składowe architektury aplikacji, jak i infrastruktury. Podczas dzisiejszego spotkania razem z wami przyjrzymy się rozwiązaniom, jakie zostały wykorzystane w Platformie Charytatywnej, która swoją premierę miała podczas ostatniego, 21. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbudowanie wysokowydajnej i skalowalnej platformy wymagało od nas zastosowania najnowocześniejszych narzędzi, zarówno architektonicznych, jak i technologicznych. Podczas dzisiejszego spotkania zdajemy sprawę, że dla części z nas przedstawione technologie mogą być mniej znane, dlatego postaramy się je opisać w sposób przystępny dla osób chcących podążać za najnowocześniejszymi trendami. Eksperci również otrzymają sporą garść informacji, którą będą mogli skonfrontować z własnymi doświadczeniami. I obiecujemy wam, że po dzisiejszej prezentacji będziecie bogatsi w wiedzę na temat komponentów, z których składa się Platforma Charytatywna, którą to potem będziecie mogli wykorzystać we własnych projektach. Spektrum wykorzystanych narzędzi, jak widać na slajdzie, jest dosyć szeroki, między innymi od rozwiązań skalowania w chmurze, przetwarzanie eventów do asynchronicznego przetwarzania zadań, architektura SOA czy automatyzacja wdrożeń przy użyciu narzędzia Puppet. Okej, zaczynamy. Grupa Allegro współpracuje z Fundacją WOŚ od ponad 13 lat. Ponad 2 lata temu otrzymaliśmy informację, że powstała idea stworzenia nowej, stricte charytatywnej platformy, która byłaby odpowiedzią na stricte charytatywne potrzeby biznesowe. Padło na nas. Byliśmy jednocześnie pełni obaw, ale i pełni optymizmu, że damy radę. Nasza ekipa, nasz zespół składał się wówczas wyłącznie z programistów PHP. Była to mała ekipa, 3 programistów, testerka, web developer i lider. Natomiast wizja postawiona przez naszego product ownera bardzo, bardzo prosta. Stworzyć platformę charytatywną, wzorując się na znanym środkowoeuropejskim liderze w branży e-commerce, mówiąc krótko Allegro. Od słów przeszliśmy do czynów. Projektując architekturę, pamiętaliśmy o 3 głównych założeniach: skalowalności, wydajności i możliwości szybkiego dokładania serwerów w trakcie wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Specyfika naszego projektu jest zupełnie inna od każdego innego serwisu w grupie Allegro. W ten jeden dzień styczniowego finału ruch dramatycznie wzrasta i praktycznie nie ma miejsca na żadne, ale to absolutnie żadne przestoje. W 2011 roku powoli zaczęła powstawać idea clouda w grupie Allegro. Zaczęły być wydawane pierwsze mało stabilne wersje Symfony 2. PHP w wersji 5.4 powoli pukał do naszych drzwi. Pytań było wiele, odpowiedzi mniej. Zaczęliśmy research. Przez okres około 3 miesięcy testowaliśmy rozwiązania bazodanowe. Chcieliśmy sprawdzić aktualny stan rzeczy w rozwiązaniach open source'owych. Dlatego wzięliśmy do te przetestowania dwie nowe dla nas bazy danych, DRIS i VaultDB. DRIS to fork MySQL-a, który nieszczególnie przypadł nam do gustu ze względu na błędy w prostych operacjach, takich jak na przykład
MD5 z konkatenacją stringa. VaultDB jest natomiast bazą, która trzyma wszystkie dane w pamięci. W tym przypadku ładowanie danych z pliku potrafiło trwać kilkanaście, nawet kilkadziesiąt minut. Z perspektywy finału, w przypadku jakichkolwiek problemów z bazą, nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Ostatecznie wybraliśmy wszystkim dobrze znanego i lubianego MySQL-a z podstawy Percona. W późniejszym okresie bardzo intensywnie również testowaliśmy handler socketa, czyli NoSQL-a na MySQL-a. Dla tych, którzy jeszcze o nim nie słyszeli, jest to osobny protokół dostępu do silnika InnoDB bezpośrednio do indeksu tabeli. W tym przypadku odwołujemy się bezpośrednio do tabeli. Przeprowadzone testy, tutaj mamy wyniki na slajdzie, wyniki benchmarków autorów narzędzia. W tym przypadku zauważamy, że jeżeli testy są przeprowadzone na maszynach wielorodzeniowych, handler socket potrafi być nawet dużo lepszy niż wszystkim nam znany memcache. Jednak niestety podczas testowania, a później wdrażania tego rozwiązania natrafiliśmy na pewien problem. W przypadku bazy Java trzymamy permanentne połączenia do bazy danych. W tym przypadku, kiedy wykonywaliśmy jakiekolwiek operacje modyfikujące schemat tej bazy, jakiejś tabeli, na przykład operacje typu alter, handler socket nie zwalniał połączenia do indeksu, przez co nasze zapytania trwały w nieskończoność. Rozwiązaniem na ówczesny moment było zrestartowanie wszystkich klientów, co niestety również z perspektywy finału dla nas było niedopuszczalne. Handler socket, choć bardzo fajne to jest rozwiązanie, ostatecznie zostało odrzucone. Kiedy nasz zespół deweloperski kończył research, do pracy zabrali się oni, czyli admini. Chociaż nie wiem, czy można to nazwać pracą, jak myślicie? Tak, w 2011 roku rodziła się idea powstania chmury w grupie Allegro i udostępnienie jej w modelu Infrastructure as a Service. Wykorzystanie clouda dało nam możliwość bardzo szybkiego dostawiania nowych maszyn. Mniej więcej to było 3 minuty na postawienie całego systemu, gotowego działającego systemu. Dodatkowo rozdzieliliśmy wszystkie funkcje na tak zwane role, co dało nam możliwość wyszukiwania wąskich gardeł w całym systemie oraz dokładne monitorowanie każdego z komponentów w architekturze, gdzie moglibyśmy reagować, gdzie, w której roli, ile serwerów brakuje, gdzie można co dołożyć. O tych rolach opowiem wam w późniejszej części prezentacji. W tym samym okresie, kiedy powstała idea clouda, wdrażaliśmy na dużą skalę oprogramowanie Puppet. Jeżeli nie znacie, jest to narzędzie do zarządzania konfiguracją serwerów, wręcz bardzo dużej ilości serwerów, gdzie w bardzo prosty sposób, w prostym języku możemy deklarować zmienne, klasy, możemy przygotowywać obsługę serwisów, takich jak Redis, Memcache, Exim, cokolwiek, jakąkolwiek sobie serwis nie wymyślicie i nakładać tam konfigurację na serwery. Dało to nam pełną automatyzację konfiguracji serwerów, począwszy od instalowania paczek, tworzenia katalogów, praw dostępu, zakładania użytkowników, konfigurowanie usług i samego systemu operacyjnego, kończywszy na pilnowaniu przez Puppeta, czy wszystkie usługi na danym serwerze działają. Dodatkowym zaletą jest przejrzystość samych manifestów. Inni administratorzy pracujący z nami w zespole albo w innych zespołach mogą bez problemu sobie z repozytorium przejrzeć dany manifest i zobaczyć tak naprawdę, co jest, jakie usługi, jaka konfiguracja na danym serwerze istnieje. Infrastruktura serwisu znajduje się w dwóch osobnych data centers, DC2 w Poznaniu i DC4 pod Krakowem. Zastosowanie to pozwala na redundancję zarówno danych, jak i serwisów na poziomie serwerowym. Dodatkowo zastosowanie urządzeń GTM Big IP pozwala na przełączanie ruchu pomiędzy serwerowami maksymalnie w 30 sekund. Jest to czas niezbędny na zmianę rekordów DNS na adresację zapersowej serwerowni. Co do serwerów MySQL, stosujemy technikę
taką, że w dwóch serwerowniach mamy dwa serwery master, pomiędzy nimi jest zapięta replikacja oraz do każdego serwera dopięty jest jeden serwer slave. Daje to nam możliwość taką, że w razie awarii, jak widzimy na schemacie, awarii podstawowego serwera bazodanowego, ruch jest automatycznie przełączany na drugi serwer w drugim data center bez ingerencji administratora. Ponieważ połączenia z aplikacji do samej bazy danych odbywają się przez rekordy DNS, a nie po adresach IP, do aplikacji też jest to przezroczyste. Ułatwia to tak samo kontrolowany switchover do zapasowanej serwerowni, o czym mówił Kamil, w ciągu 30 sekund na czas potrzebny na zmianę rekordu możemy się przepiąć do zapasowej serwerowni, do aplikacji nie musimy wykonywać żadnych wdrożeń. To rozwiązanie w MySQL-u wpisuje się w kierunek automatyzacji, gdyż staramy się, aby w infrastrukturze nie było takich miejsc, gdzie awaria jakiegokolwiek z komponentów aplikacji miała impact na działanie całego serwisu i nie wymagała natychmiastowej interwencji administratorów. Wiadomo, pełniący dyżury, są wyglądać administratorzy na sali? No, nikt nie lubi w nocy być budzony, bo się coś stało. Czy się skończyło miejsce na dysku, czy się baza się wyłączyła. Ruch jest automatycznie przepinany na drugą serwerownię. Kiedy startowaliśmy, framework Symfony 2 był w fazie developmentu. Stanęliśmy przed pytaniem, wybrać stary, ale sprawdzony Symfony 1.4, czy nową, niekoniecznie stabilną wersję Symfony 2. Poszliśmy w stronę nowego, lepszego. Z perspektywy czasu podejście i rozwiązania zawarte w Symfony 2, czyli duży nacisk na dependency injection oraz same serwisy w projekcie PHP-owym idealnie zgrały się z podejściem, do którego dążyliśmy, czyli SOAS, Service Oriented Architecture. Wspomniany framework, czyli Symfony 2, był dla nas zapleczem do stworzenia warstwy prezentacji. Dodatkowo warstwa ta korzysta z sesji użytkownika i z uprawnień użytkowników, które są przetrzymywane w osobnym serwisie javowym. Tak, a sam projekt wykorzystujący Symfony jest utrzymywany na serwerach w roli www, gdzie wykorzystujemy jako oprogramowanie Nginxa wraz z PHP 5.4 oraz technologią PHP FPM. Dokładnie. Czerpiemy całymi garściami z rozwiązań, jakie daje nam Symfony, między innymi Twiga, czyli język szablonowy, jak i asety. Odnośnie Twiga, początkowo byliśmy dosyć negatywnie nastawieni do tego rozwiązania. Początkowe testy wykazały, że narzut samego Twiga w stosunku do czystego PHP-a jako języka szablonowego był dosyć spory. Testy były wykonywane w PHP 5.3. Okazało się, że w tym języku wąskim gardłem był trójargumentowy operator ternary operator, który operował na dużych tablicach asociacyjnych. Zarówno operator, jak i duże tablice asociacyjne w Twigu są wykorzystywane praktycznie na każdym kroku. Zdecydowaliśmy się wykonać dodatkowe testy, tym razem w PHP w wersji 5.4. Sam formularz, który w poprzedniej wersji, sam formularz wyszukiwania na listingów przedmiotów, który w poprzedniej wersji generował się w 120 milisekund, w nowej wersji generował się w około 10 do 15 milisekund. Czyli praktycznie 10-krotnie szybciej. W poprzedniej wersji samo generowanie jednego selecta z 200 krajami zajmowało 60 milisekund, czyli różnica jest naprawdę ogromna. Dlatego ostatecznie zdecydowaliśmy się na wybranie przyjaznego i fajnego użycia w użyciu Twiga. Jeśli natomiast chodzi o asety, generowanie asetów, czyli zarówno kompresję, minimalizowanie, łączenie plików CSS i JS, produkcyjne generowanie tychże wszystkich plików dla całego projektu potrafiło w naszym przypadku trwać od 4 do 5 minut. Jeśli chodzi o nasze asety, czyli takie paczki, z których tworzymy, czyli to, co wspiera bardzo fajnie Symfony, w naszym przypadku nasze asety często składały się z bardzo podobnych plików bazowych, czyli na przykład form i CSS czy box CSS. W takim przypadku te pliczki były przy każdym generowaniu każdej kolejnej paczki przetwarzane jeszcze raz, czyli jeszcze raz kompresja, minimalizacja. Dodanie bardzo prostego filtru, który cache'owałby pośrednie wyniki,
pozwoliło i Krzysztof po średniej wyniki i później używał przy następnej reiteracji podczas generowania na następnej paczki, takie zastosowanie pozwoliło na skrócenie czasu generowania asetów do około 1 minuty, czyli także duży zysk wydajnościowy. To tyle, jeżeli chodzi o symfony, jak to tą chwilę. Po naszych pierwszych przymiarkach do Javy, wiecie, znaczy nie wiecie, my jesteśmy rdzennymi programistami PHP. Jeszcze 2 lata temu, kiedy ktoś słyszał o Javie, to jesteśmy programiści PHP. Chcieliśmy stworzyć platformę, która oparta jest na serwisach. Byliśmy zafascynowani kolegami z zaprzyjaźnionego zespołu, których lekcje będziecie mogli usłyszeć już jutro. Nawiązuje do wystąpień Piotra Modeskiela-Kejera, no i Adama Michalczyka, który jest dzisiaj hostem, ale niestety gdzieś uciekł. Właśnie oni, zapraszam gorąco na ich wystąpienia, właśnie oni już od dłuższego czasu tworzyli bardzo fajne, wydajne serwisy w Javie i dostarczali bardzo fajne, wydajne rozwiązania dla Allegro. Stosowali przy tym Trifta, czyli protokół komunikacyjny do przekazywania danych. Stosowali także serwer Trifta, który był odpalany w wirtualnej maszynie Javy. Po naszych pierwszych przymiarkach do Javy, w kilku prototypach, code review, postanowiliśmy stworzyć nasz pierwszy serwis driftowy, czyli kategorii serwis. Pamiętam jak to dziś, kiedy razem z Kejerem chyba przez 2 czy 3 dni siedzieliśmy w jednym pokoju i rozkminialiśmy, jak w fajny sposób zrobić translatory pomiędzy driftem, logiką i vice versa, tak żeby każda warstwa nie wiedziała o istnieniu tej drugiej. Ostatecznie powstały fajne w użyciu translatory. Logika nic nie wiedziała o drifcie, drift nic nie wiedział o logice. Projektowaliśmy to w ten sposób, bo chcieliśmy się zabezpieczyć na przyszłość. Być może będziemy stosować jakiś inny protokół komunikacyjny zamiast Trifta. I faktycznie, kiedy dodawaliśmy obsługę eventów, musieliśmy użyć REST-a razem z JSON-em. Dodaliśmy tylko osobne translatory, fantastycznie to zadziałało. Java i kategorii serwis były dla nas swoistym testem. Czy PHP-owcy, którzy Javę widzieli kilka lat temu, być może jeszcze na studiach, kto wie, mogą w łatwy, szybki sposób przejść na nowy język programowania i pisać z nim efektywnie. Wymaga to wielu code review prawdopodobnie osób, które na co dzień programują w Javie, ale jak najbardziej się to da. Pewnego dnia, pamiętam też to jak dzisiaj, chłopacy przyszli do nas, stanęli wokół nas w pokoju i zaczęli klaskać w uznaniu za dobrze wykonaną robotę. To był znak, że puszczają nas na szerokie wody. Zaczęły powstawać nowe serwisy, każdy z nich odpowiedzialny za pewną mniejszą część większego systemu. Powstało ich ostatecznie 25, ale o tym za chwilę. Marku, pamiętasz jak przyszedłem do ciebie i spytałem, ile stworzyliśmy serwisów, ile VIP-ów trzeba sklikać na F5? Oj tak, moje zdziwienie jak i całego zespołu było dość spore. Chyba ogromne niż spore, coś mi się wydaje. No tak. Pierwsze słowa, odpowiedź na zapytanie chłopaków było co, ile? Chyba zwariowaliście. Musieliśmy razem usiąść, przedyskutować potrzebę wykorzystania tylu VIP-ów i w końcu zrozumieliśmy ideę stworzenia osobnych serwisów dla osobnych części serwisów, po czym przygotowaliśmy konfigurację na urządzeniach F5. Co do VIP-ów, o których już wspomniałem, jest na schemacie przykładowy schemat takiego VIP-a, jest to nic innego jak powiązanie adresu IP oraz portu, który kieruje ruch na przykład algorytmem round robin na serwerki w backendzie. I na tych urządzeniach F5 zastosowaliśmy też taką dla nas trochę nowość, tak zwane, nazwaliśmy to inteligentne checki, które sprawdzają nie tylko dostępność danego serwera, danej usługi na danym serwerze, ale też wysyłają do niego testowe zapytanie driftowe i oczekują poprawnej odpowiedzi. W razie wykrycia, że odpowiedź jest błędna, bądź serwis akurat jest w trakcie uruchamiania, bądź restartowania, automatycznie jest wypinany taki serwer z puli, no i nie mamy problemów, żeby kierować na błędnie działający serwis. I takie rozwiązanie fajnie, żeby stosować wszędzie tam, gdzie sprawdzanie tylko, czy port na danym serwerze działa, jest niewystarczające. Możemy wykonać jakieś zapytanie SQL do bazy danych testowe, możemy wykonać zapytanie do SORDA, do Sphinxa, bądź WordCheck dla HTTP.
Tak, ale jednak wspomniany ten w ogóle temat VIP-ów, to był pikuś przed tym, jak Achmed przyszedł do nas do pokoju i powiedział, że potrzebują 3 instancje warniszy na każdym z serwerów frontendowych. No i tak pamiętam te spojrzenia administratorów, szczególnie Darka. Darek pewnie nas ogląda, więc pozdrawiamy. 3 instancje warniszy wzbudziło troszkę emocji wśród grona adminów. No, trochę więcej. Zdarza się. Wspomniane role to Primary, SE i Composer, ale o nich za chwilę. Warnisz, czyli HTTP Accelerator lub HTTP Reverse Proxy, cache'uje całe strony. Jest tym naprawdę bardzo dobry. Dodatkowo zarówno Warnisz, jak i Symfony 2 wspiera cache'owanie mniejszych kawałków strony i późniejsze ich składanie podczas generowania odpowiedzi, zupełnie jak z później. Zaimplementowana w ten sposób specyfikacja to SE, Edge Size Includes. W przypadku platformy charytatywnej jednym z prostszych przykładów jest strona główna, na której znajduje się kilka tagów SE cache'owanych na różny czas. Jest tam m.in. box z licznikiem kwoty zbieranej podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który cache'owany jest na około 10 minut. Dodatkowo cała strona cache'owana jest niezależnie na całą godzinę, gdyż praktycznie nigdy się nie zmienia. Tag SE zawiera atrybut source, który wskazuje na źródło dokumentu. Kiedy procesor SE renderuje, przetwarza daną stronę, w naszym przypadku procesorem SE jest Warnisz, natrafia na tag SE. Kiedy natrafi na tag, tworzy osobny wątek. W obrębie tego wątku następuje sprawdzenie, czy dany obiekt znajdujący się pod tym source'em znajduje się w cache'u. Jeżeli nie znajduje się w cache'u, wykonywany jest request do backendu w celu otrzymania kontentu. Po otrzymaniu kontentu cache'ujemy ten obiekt i zwracamy do wątka głównego. Wątek główny zajmuje się podmianką tego taga SE na content zwrócony przez backend. Dzięki temu otrzymujemy box SE cache'owany na około 10 minut i całą stronę cache'owaną na całą godzinę. W przypadku platformy charytatywnej cache'ujemy wyłącznie SE tagi niezależne od sesji użytkownika. Przykładowo zarówno na stronie przedmiotu, jak i na listingach znajduje się tag SE zawierający breadcrumb kategorii, czyli ścieżkę do kategorii głównej, która generowana jest wyłącznie na podstawie identyfikatora kategorii przekazywanego w URL-u. Takie podejście ma kilka zalet. Po pierwsze, taki tag SE możemy praktycznie umieścić w dowolnym miejscu na danej stronie. Po drugie, tak SE może być wykorzystany na wielu stronach. Musimy znać tylko ID i kategorii i nie musimy się zastanawiać, jaka logika stoi w backendzie. I po trzecie, za tak skonstruowanym takim SE stoi jedna mała, nieskomplikowana akcja logiczna. W naszym przypadku jest to połączenie do serwisu kategorii, pobranie ścieżki i wyświetlenie. Unikamy w ten sposób tworzenia dużych, obszernych akcji logicznych, które mają na celu zwrócenie wszystkich danych niezbędnych do wygenerowania całego widoku. To tyle wstępu o Warniszu. Wróćmy teraz do tych ról, czyli SE, Pro, Composer i Primary. Na Warnisze w roli Primary kierowany jest bezpośrednio ruch z load balancera F5. W przypadku, gdyby cache Warniszy, wszystkich tych trzech, był pusty, na to i każdy z nich zażądałby tego samego zasobu, czyli na przykład breadcrumba kategorii dla kategorii o identyfikatorze 1, wówczas każdy z tych kategorii mógłby zażądać tego zasobu od backendu i go obciążyć. W tej sytuacji dodanie kolejnych warniszy frontowych spowodowałoby wzrost ruchu do backendu. Z pomocą przychodzą warnisze w roli SE. Warnisze w roli SE stoją się bezpośrednio z primary, ale przed WWS-ami. Pomiędzy warniszami w roli primary, a warniszami w roli SE ustawiliśmy wewnętrzny VIP. Na tym VIP-ie, jak i na VIP-ie frontowym, dodaliśmy URL hashing. Dzięki temu mamy pewność, że maksymalnie, że jeden zasób o danym URL-u jest cache'owany maksymalnie na jednym warniszu w roli SE. Więc co daje nam SE? W sytuacji, kiedy
Pierwszy request trafia do Varnisha w roli SE, jest on kierowany do backendu. Następne dwa żądania są wstrzymywane i czekają na odpowiedź po tego pierwszego. W momencie, jak ten pierwsza odpowiedź się zakończy, to dopiero wówczas ta pierwsza odpowiedź zostanie zakończona, zostanie skeszowana na Varnishu. Wówczas dopiero dwa następne requesty już nie żądają zasobu od backendu, tylko biorą zasób z Varnisha SE. Taka jest polityka przetwarzania zapytań dla Varnishu, że jeżeli coś jest cache'owalne i ma taki sam hash od URI, wówczas tylko jeden request jest skierowany do backendu. Reszta oczekuje na zakończenie pierwszego. Dzięki temu możemy dodawać kolejne varnisze frontowe, nie obawiając się o wzrost ruchu do backendu. Jednak co za dużo SE, to niezdrowo. Kiedy tworzyliśmy stronę przedmiotu, doszliśmy do około 17 SE na tej stronie. Tu jest tylko wycinek tych SE. Te zielone boksy to jest po jednym SE tak naprawdę. W takim przypadku zauważyliśmy, że każdorazowe dodanie kolejnego SE powoduje spadek wydajności generowania danej strony. Czyli im więcej SE, tym strona jest wolniej składana, czyli Varnish potrzebuje więcej czasu na złożenie tej strony. Z pomocą przychodzi trzecia rola Varnisha, Varnish Composer. Varnish Composer został zaprojektowany i zaimplementowany podczas pierwszego hackathonu w grupie Allegro. Varnish Composer zajmuje się, jego rolą jest głównie to, aby dany request w przypadku platformy charytatywnej, jest to strona główna, listingi oraz strona przedmiotu. Rozpoznajemy te strony poprzez wyrażenia regularne. Dla tych requestów ruch z primary jest kierowany do composera, natomiast composer odpowiedzialny jest za złożenie całej strony i zwrócenie jej wyników do primary. Tylko zwrócenie wyników bez tagów SE. To jest czysta HTML-ka. Wtedy Varnish w roli primary bardzo szybko zwraca ten content. Taka odpowiedź jest cache'owana na Varnishu na pewien krótszy okres. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskaliśmy na stronie głównej około 50% wzrost wydajności. Natomiast na stronie przedmiotu było to aż 350%. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, sporo. Są jednak też minusy, czyli bardziej rozbudowana konfiguracja Varnishy, która jest zawarta w VCL-kach. Varnisze i te trzy role to nie są jedyne role w naszym projekcie. O tym opowie trochę Marek jeszcze. Tak, na schemacie widzimy schemat całej infrastruktury zarówno w pierwszym DC i w drugim DC. Środek to są bazy danych, o których już opowiadałem. I pierwszą rolą są serwery Varnisze. Jako, że nasz cloud składa się z dwóch stref dostępności, staramy się, uruchamiamy maszyny tak, aby przynajmniej po jednym serwerze z danej roli było w każdej ze stref dostępności. Dla Varnishy było to po dwa serwery, łącznie było ich czterech. W dniu finału, znaczy zakładaliśmy, że w dniu finału spokojnie 8 serwerów typu www w roli www wystarczy, żeby obsłużyć zakładany ruch. Jednak podczas finału wraz ze wzrostem ruchu, żeby zachować zapas mocy obliczeniowej, dołożyliśmy kolejnych 6 maszyn, co łącznie dało nam 14 WWW-sów. Następną rolą są serwery Java, które są odpowiedzialne za utrzymanie serwisów SOA. Jeszcze serwisy tutaj tak jest połączone, może nie widać. Te dwa pierwsze serwerki to są Java IM, to jest osobna rola. Wydzieliliśmy je osobno ze względu na to, że tam stoi usługa tak zwany image manipulator, który jest odpowiedzialny za resizowanie zdjęć oraz nakładanie watermarków, a charakterystyka tego serwisu jest dość zasobożerna. 4 serwery SOAR służyły do obsługi wyszukiwarki oraz listingów. Na 2 serwery przeznaczyliśmy na szynę ESB oraz 2 serwery w roli Redis, które obsługiwały countery itemów, czyli liczniki odwiedzin danego itema oraz dodatkowo sesje w memcache'ach. Tutaj wspomniałem o szynie ESB. Kamil wam przybliży, co to takiego i w jaki sposób wykorzystujemy ją w platformie charytatywnej. Kiedy dodawaliśmy nowe komponenty do naszej platformy, coraz wyraźniej zarysowywała się potrzeba
komunikacji typu publish subscribe pomiędzy tymi, tymi komponentami. Potrzebowaliśmy szyny S, Enterprise Service Bus. Po krótkim researchu wybraliśmy Ultra wspieraną przez ActiveMQ. Ultra ESP wspiera natywnie kilka protokołów komunikacyjnych. Pozwala na komunikację kilku komponentów używających różnych protokołów komunikacyjnych. ActiveMQ jest natomiast systemem kolejkowym, który pozwala na tworzenie kolejek i topików. Sama idea eventów jest bardzo prosta. Jeden z serwisów komponentów tudzież publikuje event do szyny. Ta zaś w zależności od jego nazwy przekazuje go do pewnych subskryberów, czyli wrzuca na kolejki, które są przetwarzane przez lokalnych workerów. Subskryberzy nasłuchują na eventy. W momencie, kiedy otrzymają event, który jest przez nich obsługiwany, wykonują pewną logiczną akcję powiązaną z tym eventem. Tak, i pozwala to na dodawanie kolejnych funkcjonalności do aktualnego przepływu biznesowego bez praktycznie modyfikacji jego. Tak. Posłużę się tutaj przykładem eventu Item Auction Ended, który jest zrzucany przez serwis Item Auction. Serwis ten jest u nas odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi przedmiotami, które są licytacjami, aukcjami. W platformie charytatywnej jest to około 99% wszystkich przedmiotów. W obrębie tego serwisu znajduje się job odpowiedzialny wyłącznie za kończenie aukcji. Notabene taki job znajduje się w każdym serwisie tego typu, a synchronizacja pomiędzy nimi odbywa się za pomocą frameworku Quartz. Więc jak myślicie, co dzieje się podczas zakończenia licytacji, tuż po zakończeniu licytacji, jakieś sugestie? Bo powiem sam, nie? Ale spróbujcie. Kończymy aukcję, co się dzieje? No jest mail. Coś jeszcze macie? Dobra, mail wystarczy, powiedzmy. To i tak za dużo, myślałem, że nie wiecie. Wydaje się, że kończenie przedmiotu, zakończenie licytacji to pewnie jakaś zmiana statusu przedmiotu na bazie. Czy dana najwyższa oferta jest wiążąca, to znaczy czy na przykład przekroczyła cenę minimalną, to na pewno wysłanie, tak jak tutaj wspomniał nasz kolega Kejer, wysyłka maili do sprzedającego, pewnie wysyłka maili do tego, który wygrał aukcję i pewnie wysyłka do tych, którym się nie udało niestety. Sporo się dzieje, ale to tak naprawdę nie wszystko. W naszym przypadku job kończący aukcję jest odpowiedzialny wyłącznie za zmianę statusu przedmiotu na bazie danych i rzuca event. Nie ma żadnej wiedzy na temat wysyłki maili. Rzuca event do szyny ESP. Następnie subskryberzy obsługują ten event, więc jacy subskryberzy są zainteresowani danym eventem? W naszym przypadku jest to już wspomniany wcześniej mailing service odpowiedzialny za wysyłkę maili. Jest to następny serwis, User Data Repository, który jest odpowiedzialny za zapisanie kopii danych z kontrahentów w momentu zakończenia aukcji. Jest to także Vanish Controller Service, który jest odpowiedzialny za wyczyszczenie cache'a na stronie przedmiotu. Dodatkowo mamy także Item Search Service, który jest odpowiedzialny za wyczyszczenie danych na indeksie SOAR, czyli z indeksów item i bit. Ostatecznie ostatnim serwisem jest Watched Item Service, odpowiedzialny za usunięcie zbędnych notyfikacji dla obserwowanych przedmiotów. Bardzo fajne rozwiązanie. Sam job kończy aukcję, kończy przedmiot, rzuca event, niech się dzieje co chce, tak? Takie rozwiązanie ma kilka zalet. Po pierwsze, każdy z subskryberów jest odpowiedzialny za swoją część pracy. Czyli mailing wysyła, warnisz czyści, coś serwis do wyszukiwania przedmiotów odświeża swój indeks. To pozwala na bardzo fajną rzecz. Pisanie testów, jeżeli piszecie na pewno, wszyscy piszą, nie? No, piszecie na pewno dużo testów. W takim przypadku pisanie testów to jest naprawdę przyjemność. Każdy z deweloperów może wziąć po jednym serwisie, napisać funkcjonalność, drugi pisze testy do tego i na pewno się można bardzo fajnie zrównoleglić pracę. Dodatkowo każdy z serwisów robi tylko i wyłącznie to, do czego i służy. Wystarczy
że zostanie ustalona struktura eventu, czyli jakie dane są przesyłane, a te w naszym przypadku są naprawdę małe ze względu na wydajność szyny ESP. Tak. Po drugie, gdy na przykład mailing service zwraca błąd dla eventu, to po 10 próbach obsłużenia tego eventu zrzuca go na kolejkę dead letter queue. Ta kolejka może być obsłużona w późniejszym okresie i nie ma to w ogóle wpływu na tego joba kończącego aukcję. I podobnych tego typu rozwiązań jest, kombinacji jest więcej. Po trzecie, serwisy tudzież komponenty są od siebie o wiele mniej zależne. Mogły być jeszcze mniej zależne lub całkowicie zależne, gdybyśmy wszystkie dane potrzebne do obsługi eventu w danym subskryberze wrzucali do tego eventu. Jednak w takim przypadku wielkość takiego eventu mogłaby drastycznie wzrosnąć, co odbiłoby się negatywnie na wydajności szyny ESP. Po czwarte, tworzenie nowej funkcjonalności jest bardzo proste. Wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy stworzyć nową funkcjonalność, na przykład wyświetlanie ad hoc użytkownikowi zalogowanemu o jego akcji, w serwisie, na przykład o wygranej aukcji. Wystarczyłoby wtedy dopisać nowy serwis, który by nawiązywał do przeglądarek użytkowników połączenia typu WebSocket i oczekiwał na eventy. Po obsłużeniu danego eventu wysyłałby do przeglądarki użytkownika jakąś akcję, powiadomienie dla tego użytkownika. A samych eventów mamy i mało, i dużo, bo około 50. Samych serwisów powstało 25. Począwszy od tych najprostszych typu counter, który odpowiedzialny jest za zliczanie liczby wyświetleń przedmiotów na stronie przedmiotu, do tych trochę bardziej złożonych, czyli na przykład KLW, czyli kontrolerze loki widoku, komponentu, którego używamy, gdy aby zrealizować jakieś żądanie z poziomu PHP, wymagałoby nas, od nas połączenia do więcej niż dwóch serwisów javowych, tudzież driftowych. Taka potrzeba zachodzi między innymi przy dodaniu przedmiotu, jak i edycji oraz przy uploadzie zdjęć. Tak, a za samą usługę zdjęć, samo przetwarzanie zdjęć odpowiada u nas tak zwana usługa hamster. Nie szukajcie tego w internecie, bo jest to nasze autorskie rozwiązanie. Służące do przetrzymywania wielu kopii danego obiektu, obrazka bądź niekoniecznie obrazków, innych rodzajów plików w dwóch data center, w kilku kopiach oraz służy też do wydajnego serwowania tych obrazków, wsparte przez obsługę, przez Varnisha na farmie serwerów Varnishowych. Tak naprawdę sam hamster to jest warstwa abstrakcji, która udostępnia restowe API dla różnych języków programowania, niezależnie to, co jest pod spodem. W naszym przypadku w backendzie jest użyty MobileFS. Wykorzystanie hamstera wpisuje się też idealnie w podejście do usługowości, gdyż deweloperzy ani administratorzy nie muszą się przejmować, gdzie są te zdjęcia, w ilu kopiach są. O wydajność nie muszą się martwić usługi, ani też dostępności tych zdjęć w każdym DC. Jedyne, co muszą zrobić, to wykorzystać dostarczone im API usługi obrazkowej. Inną zewnętrzną usługą dla platformy charytatywnej, ale wewnętrzną dla grupy Allegro, jest Meerkat. Meerkat jest to narzędzie do zarządzania i serwowania treścią. W przypadku platformy charytatywnej używamy Meerkata do serwowania pomocy użytkownika, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Takie podejście pozwoliło nam na oddzielenie pracy programistów od działu zarządzania treścią i tłumaczeń. Dodatkowo Meerkata stosujemy na przykład na stronie głównej do serwowania showcase'ów z promowanymi przedmiotami lub z akcjami marketingowymi. Dzięki temu nawet w dniu finału mogliśmy w łatwy i szybki sposób serwować nową treść bez zbędnych release'ów. 4 grudnia 2012 roku, tuż po godzinie 12, stało się. Wdrożyliśmy nową wersję platformy charytatywnej. Jak widzicie, odbyło się to w iście rodzinnej atmosferze. Mieliśmy wsparcie członków innych zespołów.
to dzięki nim zarówno dzień finału, zarówno dzień wdrożenia, jak później dzień finału przebiegł w sposób spokojny i zgodny z planem. Jeszcze raz dzięki wam za to. Podczas 21 finału WOŚP przygotowana przez nas architektura serwerów pozwoliła na przyjęcie zakładanego ruchu ze sporym zapasem. Na wykresach widać obciążenie przykładowego serwera www oraz jego ruch sieciowy w drugim finału. Jak widać, wraz ze wzrostem requestów obciążenie WWS-ów rośnie i teraz wiadomo, dlaczego w dniu finału dołożyliśmy dodatkowe 6 maszyn. Z kolei dla serwerów typu SOR ze wzrostem requestów nie widać tego obciążenia, a tym bardziej dla Java, a pamiętajmy, że na serwerach Java jest aż 25 serwisów odpalanych w osobnej wirtualnej maszynie Java, które też coś robią. Także trochę gratulacje dla zespołu deweloperskich, które porządnie te serwisy SOA przygotowały. Jednak gdyby nie warstwa cache'ująca typu Varnish, serwerów musiało być bardzo dużo, dużo, dużo więcej w roli www. I na tym slajdzie widać, jak duża część requestów została obsłużona przez Varnishy, bo tylko mniej więcej 15% spośród prawie 9 miliona odwiedzin w tym dniu trafiało do backendu. Po zakończeniu dnia finału można było odchudzić całą infrastrukturę i oddać część serwerów do zasobów clouda z powrotem. Tak oto właśnie wygląda architektura platformy charytatywnej. SOA. SOA to wiele serwisów. Wiele serwisów to wiele różnych rozwiązań, zarówno architektonicznych, jak i technologicznych, które wymagają różnorodnych kompetencji. Nie dalibyśmy rady stworzyć tak wielkiego finału, wielkiej orkiestry świątecznej mojej pomocy bez pełnego zaangażowania i pełnego wsparcia i współpracy wielu różnych osób z wielu różnych działów. Dodatkowo, dzięki takiej synergii, w dniu finału uzyskaliśmy prawie 100% SLA. 100% SLA w dniu finału podczas wielkiego grania, podczas ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki serdecznie za uwagę. Dzięki. Zapraszamy do pytania. Śmiało, śmiało. Jeszcze mamy czas. Mamy 6 minut, spokojnie. Cześć, całkiem fajna prezentacja. Mam pytanie, dwa w sumie pytania. Pierwsze odnośnie, zastanawialiście się, czy wybrać, nie chcę kolegom przeszkadzać, dobra. Zastanawialiście się, czy wybrać symfony 1 albo 2, ale dlaczego tylko symfony? Jest tyle innych frameworków, narzędzi, dlaczego się skupiliście na symfony? Czy stwierdziliście, że symfony 2 będzie na tyle podobny do jedynki, a jak wiemy wcale nie jest, że dlatego idziemy w kierunku dwójki, czy coś innym za tym przemawiało? Coś innego. Przede wszystkim wszystkie nasze projekty, które my pisaliśmy, poprzednio pisaliśmy w Symfony 1. Znaliśmy bardzo to rozwiązanie. Na pewno nie zdecydowaliśmy się na Symfony 2 z tego względu, że było podobne, bo jest całkowicie inne. To jest całkowicie inne podejście. Dlaczego tylko Symfony 2? Zastanawialiśmy się, czy użyć jakiejś warstwy prezentacji pisanej w Javie. Jednak z tego zrezygnowaliśmy. Czemu? Wydaje mi się, że z perspektywy czasu mieliśmy w ciągu tych ostatnich 2 lat, użyliśmy tyle dla nas fajnych i nowych technologii, że faktycznie, być może Symfony 2 mogliśmy jeszcze coś wrzucić innego. Ale dlaczego Symfony 2? Fabian jest fajny, o tak powiem. Nie wnikam w osobiste preferencje. Dobra, drugie pytanie odnośnie całego tego joba o kończeniu aukcji i tam Apache MQ chyba, nie? Tam był. ActiveMQ? ActiveMQ. No, wiele rzeczy, które tam były zrobione jako faktycznie subskrybery do tego eventa, ale fakt kończenia aukcji był zrobiony w samym jobie, tak? Czy to chodziło o to, że najważniejszym etapem jest po prostu na pewno zakończenie aukcji w tym momencie i dlaczego logika kończenia aukcji nie była w evencie podpiętym, znaczy w evencie, w subskryberze, tak jak reszta, do tego eventu? Sam job, tam może trochę za szybko przeskoczyliśmy ten rysunek, sam job iteruje po przedmiotach
i spatrzy na czas zakończenia przedmiotu. On się tylko tym zajmuje. Jeżeli trafi na przedmiot, który powinien być zakończony, zmienia jego status, rzuca event. Ty mówisz trochę o innym podejściu. Podejście, które też rozważaliśmy. Czyli na przykład w momencie dodania przedmiotu, tak, mógłby być rzucony event na kolejkę, taki odroczony. Nie o tym chcesz mówić? Nie. Ja mówię o czymś takim, że w momencie, jak ten job znajdzie aukcję, która się skończyła, aha, to rzuca event, aukcja się skończyła i jakiś inny subscriber faktycznie zmienia stan bazy danych. Aczkolwiek on się może wykonać po 10 sekundach w zależności od... Jasne, o tym też myśleliśmy, tylko w naszym przypadku sama zmiana statusu to jest prosta transakcja bazodanowa. Jasne, można rzucić event, tylko pytanie, czy warto. Dobrze, a czy to nie łamie zasady single responsibility, gdzie ten job faktycznie zmienia stan baz danych i równocześnie rzuca event? Bardzo dobra uwaga. Aha. Bardzo możliwe. Czy to było pytanie, ale okej, dzięki. Nie ma więcej pytań. Ale to jeszcze tutaj się wtrącę. W tym momencie, kiedy jeżeli byśmy rzucili ten event, tak? Następnie drugi event złapałby, aha, bo ty chcesz wtedy do innego subskrybera to skierować. Słucham? Nie, bo robisz select for update i jedziesz dalej, nie? Tak. Czyli demo znowu robi swoje, eventem jest zakończyłem aukcję, zrób wszystko co inne, nie? Dopóki rzucić zakończyłem aukcję i coś innego mam jeszcze zakończyć, nie? Więc ten demo to jedyne co robi, to zakończy aukcję. I z punktu widzenia takiego eventowego... Okej. Przejdźmy do następnej pytania. Dobra, pogadamy po prezentacji, bardzo fajnie. To ja mam dwa pytania. Dlaczego warnisz i po co load balancer haszujący za warniszem do warstw SI? Dlaczego warnisz? Load balancer dlatego, że używamy URL hashingu, żeby kaszować tylko na jednym z serwerów. Ale warnisz to potrafi zrobić dla backendów. Potrafi. Szczerze mówiąc to, ale w tej to nie wiem. Do backendu? Dalej? Tak, można dyrektory tworzyć, które mają hashowanie po URL-u. No ale to request miał być już w backend. No tutaj można. No można. Można. No widocznie tak się zagłębiliśmy w tak dużą konfigurację warnisza, że do tego nie doszliśmy. Można. Albo pominęliśmy. Można oszczędzić to trochę, wywalając te w piątki. Pomyślimy. Może dlatego to wykorzystaliśmy, że wszędzie indziej wykorzystywaliśmy rozwiązanie URL hashingu na F5-kach. Po prostu nie braliśmy pod uwagę, że sam możemy to zrobić w samym warniszu. Okej, okay, dobra. Dziękujemy za pytanie. Dlaczego warnisz? A dlaczego warnisz? No mieliśmy pod ręką. Jest fajny, wydajny. No tak, był sprawdzony. Też wykorzystaliśmy w innych. Pytanie jest typu, dlaczego Java, a nie PHP? Dlaczego PHP Java? Po prezentacji. Okej, okay, dzięki. Musimy kończyć. Okay. Dziękujemy serdecznie. Myślę.